Witam serdecznie na moim kanale. Dzisiaj chciałabym przedstawić Wam wydarzenia, które miały miejsce w angielskim mieście Rugby w roku 2010. Zapraszam do wysłuchania historii Gemmy Hayter. W dzisiejszym odcinku przeniesiemy się do roku 2010, do angielskiej miejscowości Rugby leżącej w centralnej Anglii. 9 sierpnia tamtego roku, we wczesnych godzinach porannych, pewien mężczyzna uprawiający jogging, przebiegając wzdłuż nieczynnych torów kolejowych, dostrzegł coś, co przykuło jego uwagę. Kiedy podszedł bliżej, aby sprawdzić, co leży na ziemi, zauważył parę gołych nóg. Nie odważył się podejść jeszcze bliżej, aby sprawdzić, czy osoba ta żyje, czy nie. Od razu zadzwonił po policję. Po przyjeździe policjanci mogli stwierdzić, że odnaleziona osoba nie żyje i zdecydowanie padła ofiarą morderstwa. Była całkowicie naga, a na jej głowę założono czarny worek. Na jej ciele znajdowało się wiele śladów pobicia. Szybko zidentyfikowano tę osobę jako 27-letnią Gemmę Hayter. Gemma urodziła się w roku 1982 i była trzecim dzieckiem w rodzinie. Jej mama Sue miała już 10-letnią córkę i 7-letniego syna, dlatego też od razu zauważyła, że Gemma jest zupełnie innym dzieckiem niż jej starsze dzieci. I nie chodziło tu o jakieś drobne różnice, które są całkiem normalne. Gemma była bardzo żywym, wesołym dzieckiem, ale jednocześnie sprawiała wiele problemów. Miała problemy z jedzeniem czy spaniem. Nigdy nie było wiadomo, czego można się po niej spodziewać. Potrafiła wyjąć wszystkie produkty z każdej jednej szafki w kuchni i poukładać je na podłodze. Wymagała dużo uwagi. Cały czas trzeba było uważać na to, co robi. Wyglądała też inaczej. Miała dużą głowę oraz skośne oczy z lekkim zezem. Sue chodziła od lekarza do lekarza, próbując dojść do tego, co dolega jej córce. Dziewczynka miała robiony chyba każdy z możliwych testów, ale żaden nic nie wykazywał. Lekarze nie potrafili postawić diagnozy. Jak już jeden lekarz coś podejrzewał, to następny całkowicie to wykluczał, podając swoje podejrzenia. Następny z kolei wykluczał te podejrzenia i tak w kółko. Trwało to wszystko latami, w trakcie których Sue robiła wszystko, co mogła, aby pomóc swojej córce. Walczyła o to, aby zdiagnozować dolegliwość Gemmy, aby w końcu dziewczynka mogła otrzymać konkretną pomoc. Gemma poszła do szkoły podstawowej, gdzie nauczyciele uważali, że wszystko z nią jest w porządku. Nie była jakąś wybitną uczennicą, miała problemy z nauką, ale przy pomocy rodziny jakoś dawała sobie radę. Gorzej było z nawiązywaniem i utrzymywaniem znajomości z innymi dziećmi. Gemma nie miała żadnej koleżanki, nikt nie chciał utrzymywać z nią kontaktu. Była bardziej dziecinna niż jej rówieśnicy, co było bardziej widoczne z każdym rokiem. Różnica w rozwoju pomiędzy nią a rówieśnikami była coraz większa z roku na rok. Gemmie było przykro z tego powodu, że nie ma żadnej koleżanki. Trudno było jej zrozumieć, dlaczego tak się dzieje. Była bardzo naiwna, nie potrafiła ocenić zachowania innych. Nie wiedziała, kiedy ktoś jest naprawdę miły dla niej, a kiedy się tylko z niej naśmiewa, co miało miejsce dość często. Kiedy w wieku 11 lat ukończyła szkołę podstawową, rozpoczęła naukę w gimnazjum. A ponieważ w dalszym ciągu nie zdiagnozowano u niej żadnej choroby, Gemma uczęszczała do normalnej szkoły aż do 14 roku życia. Tam traktowano ją dokładnie w taki sam sposób jak w szkole podstawowej. Była przedmiotem drwin ze strony innych uczniów, nikt nie chciał się z nią kolegować. Zaczęła też mieć coraz większe problemy z nauką. W gimnazjum od uczniów wymaga się zdecydowanie więcej zaangażowania w naukę i Gemma nie dawała sobie z tym rady. Dlatego też w wieku 14 lat została przeniesiona do szkoły specjalnej. Tam podobało jej się dużo bardziej. Wszystkie dzieci, które uczęszczały do tej szkoły, miały jakieś dolegliwości. Wszyscy byli pod tym względem podobni, nikt się z nikogo nie naśmiewał, nikt nie miał problemu z nawiązywaniem kontaktu z innymi. A atmosfera panująca w tej szkole była dużo lepsza niż w dwóch poprzednich. Sue w dalszym ciągu próbowała za pomocą lekarzy ustalić, co dolega jej córce,
ale oni nadal nie potrafili dokładnie zdiagnozować jej dolegliwości. Podejrzewano, że dziewczyna ma zaburzenia należące do spektrum autyzmu, ale nikt tego nie potwierdził ze stuprocentową pewnością. Kiedy Gemma miała 19 lat, zaoferowano jej miejsce w koledżu należącym do szkół specjalnych. Mogła się w nim nauczyć, jak gotować, jak sprzątać, czy jak dbać o samą siebie. Były to rzeczy, które wydają się proste, ale dziewczyna miała z tym ogromny problem. Gdyby nie to, że jej rodzina cały czas jej przypominała, to Gemma pewnie nie myłaby się przez wiele dni. Nie czuła takiej potrzeby. Rzeczy, których mogłaby się nauczyć w koledżu, były bardzo przydatne w jej życiu. Był tylko jeden minus. Szkoła ta znajdowała się w Walii, wiele kilometrów od domu Gemmy, co oznaczało, że musiałaby zamieszkać w akademiku. Zawsze przebywała pod opieką swojej rodziny i nie byli oni pewni, czy da sobie radę sama. Ale Gemma była zachwycona tym pomysłem. Bardzo jej się podobało to, że może zamieszkać sama, z dala od rodziców i sama może decydować o swoim losie. Uczęszczała do tej szkoły przez 2 lata. Pod koniec drugiego roku zaoferowano jej możliwość przedłużenia nauki o jeszcze 1 rok, ale Gemma się na to nie zdecydowała. Chciała już wrócić do swojego rodzinnego miasta, ale nie do domu, w którym się wychowywała. Chciała zamieszkać sama w swoim mieszkaniu. Wydawało jej się, że w koledżu nauczyła się wszystkiego, co jest jej potrzebne, aby móc funkcjonować samodzielnie. Marzyła o tym, aby być niezależną. Sue pomogła jej złożyć wniosek o przyznanie mieszkania komunalnego i wkrótce pojawił się w ich domu pracownik socjalny, który miał sprawdzić, czy Gemma może zamieszkać sama, czy potrzebuje czyjejś pomocy. Po krótkiej 15-minutowej wizycie, w trakcie której Gemma większość czasu spędzała w ogrodzie paląc papierosa, pracownik ten doszedł do wniosku, że jak najbardziej jest ona w stanie zadbać o siebie sama. I po jakimś czasie Gemmie przyznano mieszkanie komunalne. Jednak znajdowało się ono w budynku, który nie był wymarzonym miejscem do zamieszkania, ponieważ znajdowało się w nim wiele mieszkań socjalnych, które przyznawane były innym osobom potrzebującym zakwaterowania, a nie mogącym sobie pozwolić na prywatny wynajem. I wśród sąsiadów Gemmy znajdowało się wielu byłych więźniów czy narkomanów. Rodzina dziewczyny nie była zachwycona miejscem, w którym miała zamieszkać. Nie widzieli, jak sobie poradzi w otoczeniu takich ludzi. Ale Gemma była już dorosła, sama chciała decydować o sobie i zdecydowała się przyjąć tę ofertę. Wszyscy pomagali jej w sprzątaniu i wyposażeniu tego mieszkania. Dziewczyna miała w nim wszystko, co mogło jej być potrzebne. Kiedy jednak już się tam przeprowadziła, nie pozwalała nikomu wejść do środka. Kiedy ktoś chciał ją odwiedzić, wychodziła z mieszkania i spotykali się na zewnątrz. Przez 5 lat jej rodzina nie wiedziała, jak sobie radzi z utrzymywaniem czystości w domu albo czy na przykład gotuje sobie obiady. A Gemma właśnie dlatego nie chciała ich wpuścić do środka, ponieważ nie radziła sobie z tym kompletnie. To wszystko, czego nauczyła się w koledżu, wydawało się być proste, dopóki było tylko teorią. Kiedy musiała wprowadzić to w życie, okazało się, że sprawia jej to więcej problemów, niż się spodziewała. Nie potrafiła sprzątać w domu, dlatego panował tam straszny bałagan. Wszędzie na podłodze porozrzucane były ubrania czy opakowania po artykułach spożywczych. Gemma nie umiała gotować, dlatego odżywiała się tym, co mogła sobie kupić, głównie przekąskami typu chipsy czy batoniki. Opakowania po nich rzadko kiedy trafiały do kosza. Zazwyczaj były rzucane na podłogę. Bałagan robił się coraz większy, a co za tym idzie, smród panujący w mieszkaniu stawał się tak intensywny, że zaczęli go czuć sąsiedzi Gemmy mieszkający na tym samym piętrze. Ponieważ ich prośby skierowane do niej bezpośrednio nic nie zmieniały, zaczęli oni pisać skargi do Rady Miasta. Dziewczyna otrzymywała listy z urzędu, w których proszono, aby posprzątała swoje mieszkanie. W przeciwnym razie będzie jej grozić eksmisja. Niestety rodzina Gemmy nie miała pojęcia o tym, co się dzieje w jej mieszkaniu. Nie wiedzieli o jej problemach z sąsiadami, ani o tym, że może stracić prawo do mieszkania tam. Byli przekonani, że wykorzystuje ona wiedzę zdobytą w szkole i dobrze sobie radzi. Na 5 miesięcy przed śmiercią dziewczyna zaczęła opowiadać rodzinie o swojej przyjaciółce Chantelle Booth. Nigdy wcześniej nie miała żadnej przyjaciółki poza szkołą,
była tym faktem bardzo podekscytowana. Opowiadała o tym, jak wspólnie wychodzą do pubu i spędzają dużo czasu razem. Ani Sue, ani jej dzieci nie znały Chantel, ale trochę dziwił ich fakt, że 21-letnia dziewczyna zaprzyjaźniła się z 6 lat starszą Gemmą, która nie była najłatwiejszym partnerem do rozmowy. Pomimo swoich 27 lat była w dalszym ciągu jak dziecko. Rodzina Gemmy doszła do wniosku, że Chantel musi być naprawdę dobrą osobą. Nie mogli bardziej się mylić w swojej ocenie. Bo Chantel wcale nie zależało na tym, aby przyjaźnić się z Gemmą. Nie dlatego utrzymywała tę znajomość. Miała w tym ukryty cel, którego Gemma nie byłaby w stanie dojrzeć. W swojej naiwności nie była w stanie rozróżnić, kto ją wykorzystuje, a kto jest uczciwy. A Chantel należała do tej pierwszej grupy. Wraz ze swoim chłopakiem Danielem Newstedem oraz trójką przyjaciół, Joe Boyerem, Jessica Lines i Duncanem Edwardsem tworzyli zgraną grupę, której szefową była właśnie Chantel. To ona decydowała, co, gdzie i kiedy będą razem robić. Kiedy ona nie chciała czegoś robić, nikt tego nie robił. I nie ma się co oszukiwać. Raczej nie pomagali staruszkom, ani nie zajmowali się porzuconymi zwierzętami. Jedyne, na czym im zależało, to pieniądze i dobra zabawa. I nie cofnęli się przed niczym, aby to osiągnąć. Dlatego też znajomość z Gemmą, która była jak kilkuletnie dziecko i robiła wszystko, co tylko chcieli, była im wyjątkowo przydatna. Gemma otrzymywała raz w tygodniu zasiłek, który od razu w całości wypłacała w pobliskim sklepie w każdy wtorek. Kiedy tam przychodziła, zawsze towarzyszył jej ktoś z grupy Chantel. Pieniądze te szybko były wydawane na alkohol albo na inne przyjemności, na które ktoś z nowych znajomych Gemmy miał ochotę. Dziewczyna nie widziała w tym nic złego, przecież oni byli jej przyjaciółmi. Skoro oni coś chcieli, a ona miała pieniądze, dlaczego nie miałaby im czegoś kupić? Gemma tak bardzo chciała mieć swoją grupę przyjaciół, kogoś z kim mogłaby spędzać czas, że kompletnie nie widziała tego, co się tak naprawdę wkoło niej dzieje. Sytuacja ta powtarzała się każdego tygodnia. Gemma wypłacała pieniądze, które przez młodych ludzi były szybko wydawane. Ale nie tylko do tego była im potrzebna. W bloku, w którym mieszkała, zaczęły krążyć plotki, że Gemma w swoim mieszkaniu przechowuje różnego rodzaju używki. Kiedy jedna ze znajomych zapytała ją o to, dziewczyna potwierdziła, ale tylko częściowo. Faktycznie przechowywała coś, ale nie było to nic nielegalnego, ponieważ to były tylko prezenty dla przyjaciół Chantel. Ona sama nie chciała ich przechowywać w swoim domu, aby ich nie znaleźli przez przypadek. W domu Gemmy były bezpieczniejsze. 27-latka nawet nie zdawała sobie sprawy z tego, że jest wykorzystywana do łamania prawa, przechowując zabronione środki. A Chantel i jej prawdziwi znajomi byli w ten sposób kryci. W przypadku jakiejkolwiek kontroli ze strony policji, w ich domach nic by nie zostało znalezione. Ale jakby tego było mało, wykorzystywali Gemmę do realizacji jeszcze jednego planu. Zabierali ją na wycieczki do różnych miast, gdzie tylko pokazywali jej, co chcieliby mieć, i wtedy ona musiała to ukraść. Gemma ponownie nie widziała w tym nic złego. Cieszyła się, że Chantel i jej znajomi spędzają z nią swój czas. Nigdy wcześniej nie miała takiej grupy ludzi, których mogłaby odwiedzać w ich domach czy jeździć z nimi w różne miejsca. Jednak osoby, które naprawdę były jej bliskie, czyli jej rodzina, nic nie wiedziały na ten temat. Nie mieli pojęcia, jaką osobą naprawdę jest Chantel i że utrzymuje kontakty z Gemmą wyłącznie dla własnych korzyści. Wszystko to zaczęło wychodzić na jaw dopiero po śmierci Gemmy. Kiedy policjanci zjawili się w ich domu, aby zdążyć poinformować ich o śmierci dziewczyny, zanim ta informacja rozniesie się po mieście, byli w szoku. Nikt z nich nie mógł zrozumieć, dlaczego tak się musiało stać. Znali Gemmę, wiedzieli, że nie zrobiłaby nikomu nic złego. Wręcz przeciwnie, dla innych była w stanie zrobić więcej niż powinna. Kto i dlaczego to zrobił? Nie potrafili znaleźć odpowiedzi na to pytanie. Dopiero po śmierci Gemmy po raz pierwszy weszli do jej mieszkania, co było dla nich kolejnym szokiem. Nie zdawali sobie sprawy z tego, że nie radziła sobie z dbaniem o porządek.
To, co zobaczyli, ten wszechobecny bałagan i smród panujący w środku, był dla nich ogromnym zaskoczeniem. Dopiero teraz zdali sobie sprawę z tego, że Gemma nie wpuszczała ich do środka, bo nie chciała, aby to zobaczyli. Nie chciała, aby wiedzieli, że nie potrafi zadbać o swoje mieszkanie, ponieważ wówczas musiałaby wrócić do rodzinnego domu, a ona chciała być niezależna. Kiedy Sue wraz z resztą rodziny przebywała w mieszkaniu Gemmy, zauważyli, że brakuje w nim wielu rzeczy. Brakowało sprzętów typu odtwarzacz DVD czy wielu płyt z filmami i muzyką. Nie wiedzieli tylko, czy ktoś to wszystko zabrał bez pozwolenia, czy powiedział Gemmie, że mu się to podoba, a ona po prostu mu to dała. Bo taka była Gemma, bardziej dbała o innych niż o siebie. Sekcja zwłok 27-latki wykazała, że przyczyną jej śmierci było uduszenie się własną krwią. W wyniku pobicia doszło do złamania nosa, co doprowadziło do obfitego krwawienia. Na jej ciele znajdowało się wiele siniaków i zadrapań, jak również jedna rana kłuta w okolicy karku. Na jej twarzy widoczny był ślad podeszwy buta. Śledczy po sprawdzeniu telefonu Gemmy zauważyli, że bardzo często kontaktowała się ona z Chantel. Po ustaleniu adresu dziewczyny zaczęto sprawdzać nagrania z monitoringu z tego dnia, kiedy znaleziono ciało Gemmy oraz z kilku wcześniejszych dni. Pierwszym nagraniem, które przykuło ich uwagę, było nagranie z dnia 7 sierpnia, czyli na 2 dni przed odnalezieniem jej ciała. Chantel spotkała się wówczas ze swoim chłopakiem Danielem oraz pozostałymi znajomymi, wśród których była również Gemma. Udali się oni do jednego z klubów, ale nie zostali tam wpuszczeni do środka. Później na nagraniu z tego samego dnia widać, że Chantel jest najwyraźniej zła na Gemmę. W trakcie rozmowy popycha ją kilka razy, aż ta się przewraca. Pozostałe osoby z ich grupy stoją z boku, dobrze się bawiąc. Nikt nie reaguje na agresywne zachowanie 21-latki. Po przejrzeniu wielu godzin nagrań z różnych kamer monitoringu, policjanci natrafili na jeszcze jedno z dnia 8 sierpnia. Na nagraniu tym uwidoczniono ostatnie chwile Gemmy. Idzie ona ulicą z piątką przyjaciół, w cudzysłowie oczywiście, a tak naprawdę idzie za nimi, jak to opisała jej siostra, jak piesek. Szli oni z domu Chantel w kierunku domu, w którym mieszkała Gemma. Wszyscy bawili się świetnie, za wyjątkiem 27-latki. Widać było, że jej nos już wówczas krwawił. Co jakiś czas wycierała go chusteczką. Po jakimś czasie grupa ta pojawia się ponownie na nagraniach. Tym razem idą w przeciwnym kierunku, w dalszym ciągu w fantastycznych nastrojach. Jednak wówczas już nie ma z nimi Gemmy. Śledczy podejrzewali, że ta grupa ludzi może mieć coś wspólnego z jej śmiercią. Dlatego też cała piątka została aresztowana. Pomimo młodego wieku, Daniel miał 19 lat, Duncan 18, a Joe 17, cała trójka była już znana policji. Wszyscy zostali zabrani na przesłuchanie, chociaż nie bardzo chcieli współpracować z policją. Odpowiadali na pytania, ale w taki sposób, aby jednak śledczy nie otrzymali na nie odpowiedzi. Kręcili jak tylko mogli. W tym czasie, kiedy byli przesłuchiwani, skorzystano z okazji i przeszukano mieszkanie Chantel. I znaleziono w nim wiele śladów krwi, szczególnie na kaloryferze i na ścianie. Próbki zostały pobrane do badania i okazało się, że była to krew Gemmy. Dlatego też całej grupie przyjaciół postawiono zarzut morderstwa Gemmy. W grupie tej były dwie pary, Chantel i Daniel oraz Jessica i Joe. Oni wszyscy wskazywali Duncana jako winnego śmierci Gemmy. Natomiast według Duncana za wszystko odpowiedzialny był Daniel. Proces w tej sprawie rozpoczął się w czerwcu 2011 roku. Nikt z oskarżonych nie okazywał żadnej skruchy. Można by powiedzieć, że dobrze bawili się na sali sądowej. Śmiali się, żartowali, czasami przeklinali. Ale w końcu wszyscy mogli się dowiedzieć, co się stało tego feralnego dnia. Wszystko zaczęło się 7 sierpnia, kiedy wszyscy postanowili wybrać się do klubu. Kiedy przed klubem bramkarz już miał ich wpuścić do środka, Gemma zażartowała, że Chantel ma tylko 16 lat i nie powinna tam wejść. Bramkarz od razu stwierdził, że skoro tak jest, to nikt z nich nie wejdzie. Na nic się nie zdały próby przekonania go, że to był tylko żart, że tak naprawdę Chantel ma już 21 lat.
Mężczyzna był nieugięty i nie zamierzał zmienić zdania. Co więcej, zadzwonił do innych klubów, aby poinformować ich o grupie ludzi, z których jedna osoba mogła być niepełnoletnia. Chantel i jej znajomi nie mieli szans, aby dostać się do któregokolwiek z klubów. Gemma zepsuła cały wieczór. To był powód, dlaczego była ona tak zła na nią i dlaczego ją popychała, co zostało utrwalone na nagraniach z monitoringu. Ostatecznie Gemma została zostawiona sama na ulicach Rugby. Wróciła wtedy do swojego domu, ale na drugi dzień zorientowała się, że w domu Chantel musiała zostawić swoją torbę. Zadzwoniła do niej i powiedziała, że chciałaby ją odebrać. Chantel nie miała nic przeciwko. Powiedziała, że może wpaść, kiedy chce, bo ona jest cały czas w domu. Właśnie jest u niej Jessica i będą zamawiać coś do jedzenia. Kiedy Gemma pojawiła się w mieszkaniu Chantel, nie spędziła tam miło czasu, jak być może się spodziewała. Byli już tam wszyscy i początkowo wszystko przebiegało jak zazwyczaj. Ale w pewnym momencie Chantel przypomniała sobie sytuację sprzed 2 lat, kiedy to Gemma miała jej ukraść 800 funtów, które otrzymała jako zaległy zasiłek na swoje dziecko. Chantel pomimo młodego wieku była już mamą 2 dzieci. Jedno z nich urodziło się, kiedy była nastolatką, a ponieważ miała ona problemy z prawem, dziecko to zostało jej odebrane. Drugie dziecko, którego ojcem był Daniel, było w dalszym ciągu przy niej. Kiedy Chantel przypomniała sobie o tej kradzieży, stała się bardziej nerwowa, co udzieliło się pozostałym osobom. Najpierw Duncan zaczął popychać Gemmę i uderzać ją poduszką. Później dołączyła do niego 18-letnia Jessica, kolejna młoda mama, której dziecko zostało odebrane i umieszczone w domu dziecka. Chwyciła za miotłę, ktoś inny za mopa i razem uderzali Gemmę. Zamknęli 27-latkę w ciemnej łazience, ponieważ dobrze zdawali sobie sprawę z tego, że boi się ciemności. Wcześniej zabrali jej telefon, żeby nie mogła się z nikim skontaktować. Zmuszali ją również do picia ich moczu. Kiedy do akcji wkroczyła Chantel, uderzyła ją z taką siłą, że złamała jej nos. Po wszystkim zdecydowali, że odprowadzą ją do domu, tak przynajmniej powiedzieli Gemmie. A ona pomimo tego, że właśnie została przez nich pobita, szła razem z nimi w kierunku swojego bloku. Jednak kiedy doszli do opuszczonych torów kolejowych, gdzie powinni skręcić w lewo, bo tam prowadziła ścieżka do domu Gemmy, skręcili w drugą stronę. Kiedy uszli kawałek i znaleźli się w dość odosobnionym miejscu, zaczęli kontynuować to, co nie dokończyli w mieszkaniu Chantel. Na koniec, jakby wszystkiego było mało, zdjęli jej ubrania, założyli czarny worek na głowę i w takim stanie zostawili na pewną śmierć. Proces trwał 8 tygodni i zakończył się 12 września, kiedy to cała piątka usłyszała wyrok. Chantel, Daniel oraz Joe zostali skazani na dożywotnie pozbawienie wolności. Chantel będzie przebywać w więzieniu minimum 21 lat i chłopak Daniel minimum 20 lat, natomiast Joe nie mniej niż 16 lat. Jessica otrzymała wyrok 13 lat pozbawienia wolności, a Duncan 16 lat. Sędzinie trudno było uwierzyć w to, że ludzie w tak młodym wieku, a do tego dziewczyny, które same były mamami, mogli w tak obrzydliwy sposób potraktować niepełnosprawną osobę. Osobę, która bardzo im ufała i była w stanie zrobić dla nich wszystko tylko po to, aby móc spędzać z nimi czas. Dopiero ogłoszenie wyroku zmyło uśmiechy z ich twarzy. Daniel, Joe i Duncan przyjęli to bez żadnych emocji. Natomiast Chantel i Jessica zalały się łzami, krzyczały i przeklinały. Wszyscy będą mieć w więzieniu dużo czasu na przemyślenie swoich czynów. Mama Gemmy Sue uważa, że gdyby słuchano jej od samego początku, najprawdopodobniej jej córka w dalszym ciągu by żyła. Kiedy próbowała zdiagnozować chorobę córki, niektórzy uważali, że robi to tylko, aby znaleźć się w centrum uwagi. A ponieważ żadna choroba nie została zdiagnozowana, dziewczyna nigdy nie otrzymała potrzebnej jej pomocy. Kiedy przyjrzano się tej sprawie już po śmierci Gemmy, ustalono, że od roku 2001 do roku 2010 były 23 okazje, kiedy instytucje pomocy społecznej mogły jej pomóc, a tego nie zrobiły.
Ona sama wysyłała listy do Rady Miasta z prośbą o pomoc w znalezieniu pracy czy o przyznanie osoby, która pomogłaby jej w dbaniu o dom. Nie udzielono jej jednak pomocy w tym zakresie. Być może gdyby przyznano jej pomoc opiekunki, gdyby ktoś przy niej był, to wówczas nie wpadłaby w sidła Chantel i jej znajomych. To jest już koniec tej historii. Dziękuję za wysłuchanie jej do końca. Do usłyszenia. Cześć.